Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. 8:10 na zegarze. Dzisiaj naszym gościem jest przewodniczący zarządu regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, pan Dominik Kolosz. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam radiosłuchaczy. Panie przewodniczący, w poniedziałek była ostatnia, jak do tej pory, tura rozmów z przedstawicielami rządu na temat tak zwanej umowy społecznej dla Śląska. No i informacje po rozmowach takie niezbyt optymistyczne, jeśli chodzi o to, czy się dogadacie. Pan mówił na przykład, że tam spór o każdy przecinek, kropkę, gdzieś napisano, że to były interpretacje, a nie negocjacje. To jesteście tak blisko siebie, że tylko o przecinki i kropki się trzeba spierać, czy tak daleko, że aż o przecinki i kropki? Oj, to by była bardzo optymistyczna wersja, jakbyśmy spierali się tylko o przecinki i kropki. Myślę, że niestety na tą chwilę spieramy się o trochę więcej niż tylko przecinki i kropki. Ja też pragnę przypomnieć, że trochę w ogóle sytuacja tych negocjacji jest trochę dziwna, bo od rząd przygotował z całym szacunkiem jakiś świstek papieru, który nijak się miał do transformacji sektora górniczego, już nie mówiąc o transformacji naszego województwa. My wyręczyliśmy rząd, przygotowaliśmy swój projekt. No i a tak wydawało się w zeszłym roku, kiedy podpisywaliście tę umowę, czy to porozumienie, że do 2049 będą ostatnie kopalnie zamykane, wydawało się, że to jest wszystko dogadane. No, wydawało się, że wszystko ok, tylko że jeden z kluczowych elementów tego porozumienia z 25 września było właśnie to, że podstawą do procesu notyfikacyjnego, bo całe to nasze porozumienie musi przecież zatwierdzić Komisja Europejska, będzie tak zwana duża umowa społeczna, nad którą mieliśmy zakończyć pracę, przypomnę, 15 grudnia. Zbliża się 15 lutego i dalej rozmawiamy. To mówi się o marcu już teraz. Trochę przypomina taką niekończącą się opowieść. Jeżeli ta niekończąca się opowieść będzie miała swój happy end, no to jeszcze pół biedy. Natomiast jeżeli przed napisami końcowymi się okaże, że film się urwał, no to będzie niedobrze. No malowniczo pan to nazwał, ale a w konkretach co się może wydarzyć? No bo rzeczywiście związkowcy, wy przygotowaliście swoje propozycje, które zresztą rząd zapowiedział, że będą podstawą rozmów. No tyle, że wygląda na to, że podstawa i podstawą. To jest podstawa podstawą, ale generalnie rzecz biorąc, no prawdą jest to, co gdzieś tam jeden z portali napisał, że te pierwsze rozmowy to były bardziej rozmowy interpretacyjne. Mówiąc w skrócie, rząd dopytywał się autorów, co autorzy mają na myśli, chociaż wydaje mi się, że akurat ten nasz projekt jest dosyć przejrzysty, czytelny, zrozumiały. Dwa elementy, które wymagają jeszcze negocjacji dodatkowych, to jest no, bardzo ważny załącznik dotyczący systemu wsparcia, systemu subsydiowania dla kopalń, które mają być zlikwidowane w tym przedziale czasowym blisko 29 lat. I drugi załącznik, równie istotny, to ten, w którym to gminy górnicze wspólnie z rządem, z pracodawcami, z nami powinny ustalić no, przynajmniej próbę systemu transformacji w tych miastach, w tych regionach, których kopalń docelowo nie będzie. Co jest ważniejsze dla was jako związkowców? Ten 2049 rok, czy jakaś inna data jako koniec górnictwa węglowego na Śląsku? Czy odprawy dla górników? Jeszcze inaczej, czy odprawy, czy miejsca pracy? Dlatego, że o tym też się mówi, że muszą być zapewnione, żeby można zamykać kopalnie. Więc można dostać odprawę i nie mieć miejsc pracy, ale znaczy, mieć wysoką odprawę? Panie redaktorze, potocznie można powiedzieć jedno i drugie, aczkolwiek patrząc z perspektywy przede wszystkim tutaj tej naszej lokalnej ojczyzny, czyli Śląska, no jednak ważniejsze jest to, żeby ludzie mieli pracę jak najdłużej. To po pierwsze. Po drugie, równie ważne, a być może nawet ważniejsze jest to, żeby w miejsce tych kopalń, które mają zniknąć z mapy Śląska, powstawały nowe, alternatywne i dobre miejsca pracy, bo z całym szacunkiem, ale wszystkich do Lidla na kasę nie wrzucimy. Ani wszyscy nie będą na przykład odśnieżać, jak jest zima, bo to jest niemożliwe. No, fabryka samochodów elektrycznych ma powstać. Fabryka samochodów elektrycznych ma powstać. To nie czas i miejsce, żeby w tej chwili dyskutować o lokalizacji tej fabryki. Natomiast ja z przykrością stwierdzam, że rząd, a konkretnie Ministerstwo Klimatu, trochę nas tutaj przy tej fabryce wykiwał, bo zapewnienia były takie, że centralna fabryka powstanie w lokalizacji X, natomiast wszyscy podwykonawcy będą ulokowani ze swoimi terenami, ze swoimi fabrykami na terenie właśnie gmin górniczych, które są sensu stricto w tych miastach najbardziej zagrożonych w tej chwili bezrobocie. Mam na myśli Rudę Śląską, Świętokłowicę. Tam mieliby dać miejsca pracy, i tak dalej. A teraz się okazuje, że to, co jest w Jaworznie, to ma być jeden duży kompleks i tam mają być ulokowani wszyscy. Także to jest taka zagrywka nie fair. A odpowiadając jeszcze głębiej na to pytanie, my zaproponowaliśmy cztery
wydaje się jedną z kluczowych inwestycji, które przejściowych oczywiście do czasu osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej, których budowa i których uruchomienie tak naprawdę pozwoli może nie tyle suchą stopą, no ale to przynajmniej suchą piętą przejść przez ten trudny proces transformacji, bo to jest kwestia związana z produkcją syngazu z węgla, to jest propozycja produkcji metanolu z węgla, uruchomienie reaktorów na tak zwany bezdymny węgiel, no jest kwestia już super nowoczesnych, super sprawnych elektrowni w systemie IGCC, to też jest system zgazowywania, ogniwa paliwowe i tak dalej. Wszystkie instalacje są bardzo emisyjne, w wszystkich instalacjach mogliby pracować polscy pracownicy. Faktycznie do tego 2049 roku kopalnie by wtedy mogły dotrwać. Jeżeli chcemy dywersyfikować na przykład energetykę na gaz, a takie są plany, a my tego gazu nie mamy, to możemy go dostarczyć z polskiego węgla bardzo dobrej jakości, o bardzo dobrych parametrach. A to by oznaczało tak naprawdę, że nie za 30 lat, tylko jeszcze później będą zamknięte kopalnie, bo to inwestycje jednak dość długofalowe. Znaczy one, niektóre z nich spłacą się po latach 5-6, niektóre z nich no, muszą być przynajmniej w 10-letnim ciągu produkcji, a żeby zarabiały, no to wiadomo, im dłużej, tym więcej zarobią. Natomiast tu też pewnie będzie niestety zagwozdka, bo trochę mamy dziwnych decyzji, to jest łagodne z mojej strony sformułowanie gospodarczych, bo o tym gazie już wspomniałem, no jeżeli ma być tak, że z źródła stabilnej energii, bo to, co robimy z odnawialnymi źródłami, no to umówmy się, to są źródła niestabilne i ja nie znam żadnego opracowania od fachowców, którzy na energetyce się znają, którzy będą mówić, tak jak niejednokrotnie przedstawiciele rządu, czy to pan minister Zyska, zresztą mój ulubiony, czy nawet minister Kurtyka, że będziemy stawiać wiatraki na Bałtyku i będziemy mieli za darmo prąd i ten prąd będzie zawsze. To jest nieprawda. Po pierwsze, on nie będzie za darmo, tylko on będzie droższy od tego prądu z węgla. Po drugie, no 60% czasu wieje na Bałtyku, czyli efektywność tych elektrowni też wiatrowych będzie bardzo niska. I wreszcie po trzecie, bo to też chciałbym, żebyśmy wiedzieli, bo cały czas się mówi o tym podatnik, górnictwo, będziemy znowu dopłacać, utrzymywać. Farmy na Bałtyku też będą dotowane ze środków unijnych, ze środków polskiego podatnika i z polskich spółek Skarbu Państwa i tyle, będą że kosztować na to, o 140 do 160 na to miliardów Unia, złotych. Na to Unia da, a za węgiel każe płacić. Tak, no, ale ja jako związkowiec bym musiał zapytać, a gdzie tu rynek, tak? Bo węgiel został opodatkowany no, jako surowiec najwięcej na świecie. Można powiedzieć, że na węgiel wrzucono takiego wirusa i nawet nikt nie chce dać lekarstwa, żeby ten pacjent stosunkowo długo żył. No, to jest absolutnie nierówność szans. Ja tu już kilkakrotnie podkreślałem i też proszę przy okazji pana redaktora, żebyśmy osobne jakieś audycje zrobili na temat kwestii klimatycznych, bo myślę, że niestety wiele osób u nas w regionie i na Śląsku jest trochę zdezorientowanego, co w tym wszystkim chodzi. No, temat klimatu jest rzeczywiście, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, mocno popularny. To zrobimy audycję. Panie przewodniczący, a gdzie jeszcze teraz niepokój? Dlatego, że górnicy to jedno, ale na przykład czytamy dzisiaj, że w Tauronie pracownicy, czy w ogóle pracownicy spółek energetycznych, ten sam problem zresztą, zaniepokojeni na przykład wyodrębnieniem tych sekcji węglowych w spółkach energetycznych, boją się, że będą likwidowane i to wcześniej niż do 2049 roku. To jest realny niepokój związkowców w tych firmach? Znaczy wydaje się, że tak, wie pan, bo to nagle jak obserwujemy, wszystkie koncerny energetyczne mówią, wyrzucamy aktywa węglowe od siebie, bo nie dostaniemy finansowania na odnawialne źródła energii, w ogóle nie dostaniemy finansowania na jakiekolwiek inwestycje. Już były próby renegocjowania umów z PGG, tak, prawda? Ktoś rzucił hasło mówiące o tym, że trzeba to wyrzucić i trzeba z tego stworzyć, mówi się o jakimś, skrótowo nazwę powiem, NABE, czy jakimś innym podmiocie, gdzie miałyby być wszystkie aktywa energetyczne węglowe. No, ale nikt nie mówi o tym, na jakich zasadach by to wszystko miało funkcjonować, bo póki nie będziemy mieli atomu, a kiedy będziemy mieli atom, to Bóg jeden raczy wiedzieć, no to my staniemy się krajem o najbardziej niestabilnych źródłach energii. Zresztą ja po raz kolejny dam przykład. Francja, Wielka Brytania, czy nawet Niemcy rok temu, jak nie wieje, nie ma słońca lub za mocno wieje, no to jest problem z tym, żeby był prąd w gniazdku. Ja cały czas używam takiego sformułowania, że mogą przyjść takie czasy, że my rosołu nie będziemy mieli na czym ugotować. No. Co rząd na te propozycje, o których pan przedtem mówił, wasze propozycje na najbliższe lata nowych technologii? Panie redaktorze, nas też, nie wiem czy w ogóle mieszkańców, czy pana, ale ja nie ukrywam, że mnie też bulwersuje z całym szacunkiem dla delegacji rządowej, dla pana ministra Sobonia i dla pana ministra Kubonia i pana ministra Dziadzio.
To są dosyć sprawni ludzie, w ten sposób powiem. Natomiast przez skala problemu, skala transformacji nie tylko górnictwa, ale regionu jest przepotężna. Nigdzie w Europie w ostatniej dekadzie takiej skali nie było i pewnie nie będzie. To jest problem kilkuset Czyli tysięcy... Czyli mówi pan, że za niski szczebel kilkuset negocjatorów? Kilkuset tysięcy ludzi. I ja z zażenowaniem patrzę na to, że no, ministrowie konstytucyjni rządu Rzeczpospolitej Polskiej raz, że nie negocjują, ale jak czytam pana ministra Kurtykę, który wypowiada się bardzo często tak, jakby tego porozumienia, o którym pan wspomniał, z 25 września w ogóle nie czytał i tak jakby nie wiedział, co się dzieje na Śląsku w energetyce, w górnictwie, nie tylko kamiennym, ale też i brunatnym, no to jestem tym zażenowany. To tak jakbyśmy mieli ministra energii i klimatu z zupełnie innego państwa. No i czego się pan teraz spodziewa, co się wydarzy? Będzie kolejna tura rozmów, ale co się może, pan, co z niej wyniknie? Też, wracając trochę do tej mojej metafory, nie możemy w nieskończoność ciągnąć tej opowieści. Ja zupełnie szczerze powiem... Czyli uderzycie ręką w stół, czy też nogą w bruk? Zupełnie szczerze powiem, że wie pan, gdyby podobne sytuacje działy się 5 lat temu i wszyscy pamiętamy, co było 5 lat temu, wszyscy pamiętamy, cośmy podpisali, pamiętamyśmy, kto czego nie dotrzymał. I ja nie chciałbym, żeby w tej chwili doprowadzić do takiej samej sytuacji. Ja w dalszym ciągu mam nadzieję, niektórzy mi już mówią, że jestem naiwny, że jednak po pierwsze się porozumiemy, że podpiszemy dobry dokument, ale to nie tylko o dokument chodzi, bo już jeden, żeśmy 3 lata podpisali, nazywa się Program dla Śląska i on leży na ojomie i niestety może umrzeć śmiercią naturalną. Tylko chodzi o kwestię realizacji. Mam nadzieję, że no i premier, który przecież jest posłem ze Śląska, ministrowie konstytucyjni, no i wreszcie nasi posłowie ze Śląska, żeby też trochę własnej inicjatywy wykazali, żeby się tymi problemami transformacji górnictwa, regionu, przemysłu ciężkiego zainteresowali, a nie żeby się tylko interesowali tym, przepraszam za wrażenie, kogo ze swoich na stołki wsadzić. No. Ale wybieracie się do Warszawy z protestem? Na tą chwilę nie, bo po pierwsze jest pandemia, a po drugie jeszcze chcemy, no my jesteśmy jednak ludźmi dialogu, mimo że się nas przedstawia w różny sposób i chcemy doprowadzić do tego, żeby jednak to porozumienie transformacyjne, żeby ta umowa społeczna była, tak, żeby ona, bo jak pan ją czytał, to w wielu elementach ona ma być gwarantowana ustawowo. Ja też już w tej chwili nie chcę puszczać żadnych dat, bo byłoby to niepoważne z mojej strony. No. Dominik Kolosz, przewodniczący zarządu regionu Śląsko-Dąbrowskiego Solidarności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.